1932 rok. Igrzyska olimpijskie w Los Angeles, Stany Zjednoczone. Trwa wyścig pływacki kobiet na 100 metrów. Wygrywa go bezapelacyjnie młodziutka Eleanor Holm, nowa wschodząca gwiazda konkurencji pływackich i nowa gwiazda amerykańskiego sportu w ogóle. I can't tell you how glad I am to have been able to win the championship. For the last 3 years I've been thinking about it and I can't believe it's over. Thank you. Jej talent i nieszablonowa uroda pozwoliły jej również na karierę poza basenem i młoda pływaczka szybko stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych celebrytek w kraju. Jej młody wiek oraz popularność powodowały, że szykowała się po kolejne złoto na igrzyska w hitlerowskim Berlinie. Los przygotował jednak dla niej niespodziankę i chociaż poznała w Berlinie wszystkich najważniejszych hitlerowskich dygnitarzy z samym Hitlerem na czele, to skandal, który wybuchł z jej udziałem, odbił się echem na całym świecie. Zapraszam na materiał. Eleanor Holm dorastała w Nowym Jorku, pływała praktycznie od dziecka, będąc nastolatką. Niejednokrotnie testowała cierpliwość swoich trenerów oraz ratowników. Podczas pływania w Oceanie Atlantyckim zapuszczała się tak daleko, że wielokrotnie musiał interweniować ratownik. To był szok dla wielu, gdy okazało się, że w wieku 13 lat została mistrzynią Stanów Zjednoczonych. Jej talent był tak wyjątkowy i tak szeroko komentowany, że mając zaledwie 14 lat, wzięła udział w Igrzyskach Olimpijskich w Amsterdamie w 1928 roku. To był jej debiut. Brała udział w konkurencji w wyścigu pływackim na 100 metrów stylem grzbietowym. W Amsterdamie zajęła 5. miejsce, ale nie była rozczarowana. Dostrzegła tam bowiem coś, co ją dodatkowo zmotywowało. Kiedy zobaczyłam, jak amerykańska flaga wjeżdża na maszt, coś mnie natchnęło i powiedziałam sobie: następnym razem to będzie dla mnie. Przez następne 4 lata Holm pracowała bardzo intensywnie. Nie zawsze potrafiła się dogadać z innymi zawodniczkami. Jeżeli u którejś zauważała niesubordynację, po prostu donosiła na koleżankę trenerom. Konkurencji nie lubiła i najwyraźniej chciała się jej pozbyć nawet nieczystymi metodami. Najważniejsze były jednak intensywne treningi. Efekt tej ciężkiej pracy został nagrodzony na Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles w 1932 roku. To najważniejsze 5 minut w życiu Eleanor Holm. Miała 18 lat i była jedną z najmłodszych uczestniczek igrzysk. Wzięła udział w swojej ulubionej konkurencji, wyścig na 100 metrów stylem grzbietowym. Rywalizację wygrała w imponującym stylu, pokonując nieco starsze i doświadczone rywalki, Australijkę Bonnie Meering oraz Brytyjkę Valerie Davis. Po zdobyciu złotego medalu popularność Holm urosła do niebotycznych rozmiarów. Fotografia z młodą Amerykanką pojawiała się w prasie. Swoją popularnością Holm przewyższyła inną doświadczoną mistrzynię Stanów Zjednoczonych w pływaniu, Helen Madison, która w Los Angeles zdobyła aż 3 złote medale. Po igrzyskach z Los Angeles przed Eleanor Holm otworzyły się drzwi do show biznesu. Zdecydowaną rolę, poza oczywistym talentem i sukcesem, odegrała jej nieprzeciętna uroda, uzupełniona idealnymi proporcjami ciała. To coś, co przyciągało dziennikarzy oraz wielu mężczyzn w jej życiu. Ale nie wyprzedzajmy faktów. Eleanor Holm przez lata trafiała na czołówki amerykańskich gazet. Nie trzeba było długo czekać, aby spłynęły do niej pierwsze oferty z Hollywood. Za kwotę $500 tygodniowo podpisała kontrakt z Warner Brothers oraz wystąpiła w kilku rolach drugoplanowych. Lubiła też śpiewać, a wraz z zespołem swojego pierwszego męża, Artura Jarretta, objechała kraj, występując na scenie w szpilkach, białym stroju kąpielowym z kapeluszem kowbojskim na głowie. Aktorstwo i śpiew nie były jednak tak mocnymi stronami pływaczki, jak jej talent i uroda. Sama zresztą to wspominała, mówiąc w jednym z wywiadów. Wysłali mnie do szkoły, żebym nauczyła się grać. Zaczęłam od pensji $500 tygodniowo. Każdego dnia miałam chodzić do studia lub brać lekcje aktorstwa od Josephine Dillon. To zabawne, ale tak naprawdę nigdy nie miałam ambicji, by zostać aktorką. Próbowali mnie przygotować do lekkiej komedii, ale jedyne, czego kiedykolwiek chciałam, to wygrać ponownie igrzyska. Mimo wielu obiecujących propozycji, Holm zachowała przytomność umysłu, gdy odmówiła roli, w której miała pływać na basenie przed kamerami. Gdyby się zdecydowała, odebrano by jej status amatorki, a to wykluczyłoby ją ze zbliżających się igrzysk w Berlinie.
No właśnie, zbliżające się letnie Igrzyska Olimpijskie w III Rzeszy budziły w Stanach ogromne emocje. W USA zrodził się silny ruch wzywający do bojkotu tych igrzysk. Wprawdzie ostatecznie nic nie wskórał, ale był on najgłośniejszą formą sprzeciwu wobec zawodów organizowanych przez Niemców. Amerykanie szykowali się do skompletowania silnej reprezentacji na igrzyska, które swoim rozmachem przyćmić miały zawody z Los Angeles. Najważniejszą szychą zmagań olimpijskich w USA był przewodniczący amerykańskiego komitetu olimpijskiego, Avery Brundage. Brundage to ważna postać w kontekście naszego filmu oraz życia Eleanor Holm. Igrzyska traktował jak religię, miał na ich punkcie obsesję, czego nie ukrywał nawet w swoich publikacjach. Sam w przeszłości brał udział w igrzyskach, ale medalu nigdy nie zdobył. Brundage szeroko opowiadał o tym, jak podczas zmagań olimpijskich zanikają wszelkie uprzedzenia religijne i rasowe. Ideały te nie przeszkadzały mu jednak zatwardziale walczyć z ruchem bojkotującym w USA igrzyska w Berlinie. Co więcej, był najbardziej zaangażowanym działaczem walczącym z bojkotem, nawiązał też kontakty z czołowymi dygnitarzami III Rzeszy, a swoją osobą promował organizację igrzysk w stolicy Niemiec oraz, co najważniejsze dla naszej historii, osobiście nadzorował, kto może zostać powołany do reprezentacji Stanów Zjednoczonych, a kto zostanie z niej wykluczony. I to właśnie w tym miejscu krzyżują się drogi jego, jako szefa amerykańskiego komitetu olimpijskiego oraz ambitnej pływaczki, popularnej już celebrytki w Stanach, Eleanor Holm, która na zawodach w Berlinie miała być jedną z najbardziej błyszczących gwiazd. Holm zależało na występie w Berlinie. Znów chciała błyszczeć w świetle fleszy fotoreporterów na olimpijskim basenie, znów chciała zdobyć złoto oraz jeszcze bardziej brylować w showbiznesie. Ale i w niej samej coś po 1932 roku się zmieniło. Sława i dochodowe kontrakty zrobiły swoje, życie towarzyskie brało górę nad treningami. Holm nie stroniła też od imprez w klubach, często widywano ją jak pije alkohol oraz pali papierosy. Gdy o jej styl życia dopytywali reporterzy, odpowiadała im żartobliwie, że jej trening to szampan i papierosy. Jej styl życia byłby dla wielu godny potępienia, gdyby nie fakt, że Holm w ogóle nie straciła formy. Jej przyjaciółka, olimpijka w konkurencji skoków do wody, Velma Dunn, mówiła, że Eleanor byłaby w stanie pokonać każdego, nawet gdyby była zalana w trupa. Popularność oraz talent Holm budziły zrozumiałą zazdrość rywalek. Każda pływaczka, aby móc wystartować w igrzyskach, musiała zakwalifikować się zdobywając odpowiednie wyniki podczas krajowych konkurencji. Holm przeszła te kwalifikacje bez problemu, ale uwielbiała prowokować swoje rywalki. Gdy przygotowywałam się do olimpijskich sprawdzianów kwalifikacyjnych, robiłam coś okropnego. Szłam do szatni i zapalałam papierosa, a wszystkie dziewczyny zerkały na mnie i szeptały, jak ona może palić. A mnie chodziło po prostu o wytrącenie ich z równowagi. Konkurentki nie stanowiły dla Eleanor prawdziwego zagrożenia. Ona sama twierdziła, że w 1936 roku, mimo nieco hulaszczego trybu życia, była w życiowej formie. Czuła też większą presję niż ta z igrzysk w Los Angeles. Naprawdę chciała odnieść triumf w Berlinie. Jej całkowitym przeciwieństwem był Avery Brundage, szef AKOL i najbardziej wpływowa postać sportu olimpijskiego w USA. Był miłośnikiem igrzysk i tak jak wspominaliśmy, ruch olimpijski traktował jak religię. W jego oczach olimpijczyk to postać krystaliczna, oddana wyłącznie zmaganiom sportowym, skromna i honorowa, nie ulegająca pokusom. Holm nie pasowała do tego wizerunku. Iskrzyło w ich wspólnej relacji od samego początku. Holm wspominała tę znajomość później mówiąc: byłam uosobieniem wszystkiego, czego Avery Brundage nienawidził. Miałam kilka dolarów, a sportowcy powinni być biedni. Pracowałam w klubach nocnych, a sportowcy nie powinni tego robić. Byłam mężatką. Wszystko to kłóciło się z całym jego obrazem osoby, która uprawia sport. Byłam rekordzistką świata, ale jego to w ogóle nie obchodziło. Prawdziwy skandal miał jednak dopiero nadejść. Był 15 lipca 1936 roku. Reprezentacja olimpijska USA wyrusza w rejs przez ocean, by dotrzeć na igrzyska do Niemiec. Te miały rozpocząć się dokładnie 1 sierpnia. Amerykanie wystawili aż 359 olimpijczyków. Brali udział niemal we wszystkich kategoriach. Od pływania po pięciobój, lekkoatletykę, boks czy podnoszenie ciężarów.
Na pokładzie, poza sportowcami, obecni byli również najważniejsi działacze amerykańskiego Komitetu Olimpijskiego, w tym oczywiście Avery Brundage, ale nie tylko. Roiło się też od dziennikarzy, również tych najbardziej wpływowych. Obecni byli dyplomaci i aktorzy. W trakcie podróży Eleanor Holm od razu dała do zrozumienia, że nie zamierza się na statku nudzić. Była tam największą gwiazdą spośród olimpijczyków, a ponieważ dziennikarze ją uwielbiali, często spędzała czas w ich towarzystwie. Nie byłoby w tym nawet nic złego, gdyby nie fakt, że ich miejsca znajdowały się w pierwszej klasie, a olimpijczykom przydzielono drugą. W końcu skromność to jedna z nadrzędnych cech olimpijskich. Ale Eleanor Holm znacznie odbiegała od reszty ekipy, w ogóle nie spędzała z nią czasu. Podczas gdy młodzi olimpijczycy przygotowywali się do zawodów, organizowali niewinne zabawy, jak udawane śluby dla zabicia czasu, Holm brała udział w nocnych imprezach w towarzystwie pasażerów z pierwszej klasy. Bawiła się głównie z dziennikarzami. Była zamężna, czuła się o wiele bardziej dorosła od pozostałych sportowców. W trakcie imprez i rautów nie stroniła od alkoholu, a ponieważ wierność nie była też jej mocną stroną, również od romansów z żonatymi mężczyznami, co było nawet przyczyną jednej z awantur. Jej ego było wówczas mocno nabrzmiałe, wywyższała się nad innych. Pierwszy zgrzyt z ekipą olimpijską miał miejsce, gdy w konkursie na najpiękniejszą olimpijkę nie wybrano jej, a florecistkę Joanne de Tuscan. Pływak Adolf Kiefer wspominał, jak bardzo Holm była wzburzona po tym werdykcie. Pamiętam, że wpadła jak burza wołając. Wszyscy jesteście o mnie zazdrośni. Nie była jedną z nas. Nie była olimpijskim ideałem. Z każdym dniem rejsu Holm imprezowała coraz intensywniej. 18 lipca w sobotę nad ranem zauważono ją kompletnie pijaną, gdy ktoś zanosił ją do łóżka, ale następnego dnia brała już udział w kolejnej imprezie. Wszystko to zaczęło razić opiekunów kadry olimpijskiej. W końcu ktoś musiał zareagować. Padło na jedną z opiekunek, niejaką A.D. Sackett. To ona jako pierwsza kazała Eleanor udać się do łóżka zamiast na imprezę. Holm po latach wspominała tę ostrą wymianę zdań z opiekunką. Jedna z opiekunek powiedziała mi, że muszę iść do łóżka. Wygłosiłam coś w rodzaju przemówienia. Nie pamiętam dokładnie, co jej powiedziałam, ale było to coś w stylu: słuchaj, to moja trzecia drużyna olimpijska. Nie sądzę, żebyś ty była choć w jednej. Wiem, co robię. A co ty tutaj robisz? Dlaczego nie jesteś na dole i nie obserwujesz reszty zawodników? Zachowanie Holm biło po oczach ludzi z komitetu oraz samych zawodników. W końcu rzadko spotykało się olimpijczyka, który pije, pali, uprawia hazard i imprezuje do rana, mając za nic etykę sportową. Ale wszyscy mieli świadomość, że Holm to pewniak do złotego medalu. Stąd bardzo długo tolerowano jej występki. W końcu jednak Avery Brundage wezwał ją do siebie i ostrzegł, mówiąc całkiem poważnie, że jeżeli jej zachowanie się nie zmieni, to zostanie usunięta z kadry olimpijskiej i zaraz po dotarciu do Europy wróci z powrotem do kraju. Holm nie lubiła takich pogróżek. Czuła, że jako pewniak do medalu jest nie do ruszenia i nic jej nie grozi. Poza tym jej popularność robiła swoje. Brundage musiałby narazić się na presję dziennikarzy oraz opinii publicznej, gdyby zdecydował się usunąć Holm z kadry. Jego nazwisko mogłoby zostać za to zmieszane z błotem i to właśnie z tego powodu Eleanor Holm postanowiła rzucić mu wyzwanie. 22 lipca, dwa dni przed przybyciem do Niemiec, w pierwszej klasie dziennikarze zorganizowali, cytuję, kapitalne przyjęcie. Eleanor nie mogła tego przegapić. Przysłowiowy melanż porwał ją na długie godziny, a wszystko skończyło się całonocnym rauszem. Nad ranem, gdy był już 23 lipca, do pokoju Holm wpadła wściekła opiekunka A.D. Sackett. Holm była tak skacowana, że niewiele rozumiała z tego, co się dzieje. Sackett uznała, że tego już za wiele. Aby mieć świadków, sprowadziła do kabiny Holm lekarza, który stwierdził, że pływaczka nadal znajduje się w stanie upojenia alkoholowego. Krótko po tym, gdy Holm nadal męczył nieśmiertelny kac, do jej kabiny wpadła trenerka żeńskiej kadry olimpijskiej, Dee Boukman, i wraz ze swoimi zawodniczkami, w ich obecności, stojąc wspólnie całą grupą nad łóżkiem półżywej Eleanor, wygłosiła tyradę, by zawodniczki się dokładnie przyjrzały, gdyż tak właśnie wyglądają tragiczne skutki nadmiernego spożywania alkoholu. Gdy Eleanor poczuła się lepiej, została wezwana do kierownika ekipy, który powołując się na decyzję, jaką podjął Avery Brundage, oznajmił, że została właśnie usunięta z kadry olimpijskiej. Dla Holm był to szok, zaczęła płakać i prosić o jeszcze jedną szansę. Zrozumiała, że miarka się przebrała, że przesadziła.
Taka ostra reakcja AKOL była konieczna, aby dać przykład pozostałym sportowcom. Koniec końców Holm otrzymała nieformalną propozycję. Przeproś Brundage'a, a wszystko zostanie ci darowane i na igrzyska pojedziesz. Ale niechęć do szefa amerykańskiego komitetu olimpijskiego była silniejsza. Podburzona przez kolegów dziennikarzy Holm nie miała zamiaru przepraszać. W sprawie tej nie pomogła też petycja 22 członków kadry, by cofnąć karę. Avery Brundage, skoro przeprosin nie otrzymał, podjął już decyzję. Największa gwiazda olimpijskiej ekipy USA i pewniak do złotego medalu na igrzyskach w ogóle się nie pojawi. Years ago at the Olympic Games in Los Angeles, Eleanor Holm created a sensation by winning the 100 meters backstroke in world record time. And today she's created another sensation by being expelled from the US team. She is said to have disobeyed training instructions. I did drink some champagne because I liked it. It didn't hurt me. Informacja o wykluczeniu Holm pojawiła się w nagłówkach gazet z całego świata. Spór na linii Brundage-Holm był szeroko komentowany w amerykańskiej prasie. Jej nazwisko stało się jeszcze bardziej popularne, głównie za granicą, gdzie jej postać nie była aż tak rozpoznawalna. Teraz o krnąbrnej, ale genialnej pływaczce dowiedział się cały świat. I to nie z przyczyn sportowych. W końcu jak można było pozbawić uczestnictwa w igrzyskach osobę, która gwarantowała Stanom Zjednoczonym złoto? Nie zmienia to jednak faktu, że Holm szykowała się do powrotu. Pogodziła się z tym, że w Berlinie nie wystąpi, ale i tym razem los okazał się dla niej łaskawy. Incydent z udziałem Holm był prawdziwym skandalem, ale taka gwiazda jak ona nie może po prostu zniknąć i w Berlinie tak po prostu się nie pojawić. Dlatego zaraz po usunięciu z kadry pływaczka otrzymała ofertę od dziennikarzy, a dokładniej od Alana Golda. To on zaproponował jej, aby relacjonowała igrzyska w Berlinie. Miała też otrzymać kolumnę, którą by redagowała. Pomagać jej przy tym mieli inni reporterzy. W rzeczywistości, jak sama wspominała, była to dla niej świetna zabawa, przy której niespecjalnie się przepracowywała. Gdy kadra pojawiła się w Niemczech, Brundage został zasypany gradem pytań o, cytuję, dzikie balangi na środku oceanu. Szef AKOL dementował co mógł i prawił pouczające kazania na temat idei olimpijskich i honoru Stanów Zjednoczonych, ale skandal zdążył się już roznieść po świecie, a dziennikarze mieli o czym pisać. Brundage czuł się w Berlinie jak w domu, nawiązał wiele kontaktów z hitlerowską kliką, a o III Rzeszy zawsze wypowiadał się w samych superlatywach, co w czasach powojennych często mu wytykano. W stolicy Niemiec szefowi AKOL przeszkadzała tylko jedna osoba, Eleanor Holm, która brylowała na wszystkich przyjęciach, na których i on był obecny. Brundage nie mógł się pogodzić z tym, że Holm jest zapraszana na najważniejsze wydarzenia w Berlinie, że jest zewsząd otaczana hitlerowskimi dygnitarzami, którzy nie ukrywali zachwytu nad jej talentem i urodą. Na trybunach Holm miała miejsce blisko samego Hitlera, od którego kilkakrotnie brała nawet autograf. Zapytana po latach, jak na jej wybryk zareagował Führer, odparła: Niemcy nie mogli zrozumieć, że ktoś może zostać wyrzucony z drużyny za picie wina. Nigdy nie zapomnę, jak Göring i Hitler powiedzieli, że gdybym była niemieckim sportowcem, kara przyszłaby po zdobyciu złotego medalu. Później pomyślałam, tak, prawdopodobnie Buchenwald lub jakiś inny obóz koncentracyjny. Holm szczególnie zapamiętała Hermana Göringa, który według niej był dosyć zabawny. Wokół ich wspólnych spotkań narosło sporo plotek, a to, że Göring miał jej wręczyć srebrny medal ze swastyką, który miała potem przetopić na Gwiazdę Dawida, a to, że na jednym z przyjęć miała pływać nago w jego posiadłości. I choć ona sama dementowała część z tych plotek, to prawdę dziś nie sposób ustalić. Bez udziału Holm żeńska kadra pływacka USA wypadła bardzo blado. Żadna z dziewcząt nie zdobyła złota, prym wiodły Holenderki, a brązowe medale w dwóch z łącznie pięciu żeńskich konkurencji pływackich były szczytem możliwości Amerykanek. Po igrzyskach w Berlinie Holm nadal występowała w teatrach. Wkrótce też rozstała się z mężem. Jej nowym partnerem został aktor oraz showman Billy Rose, z którym zaczęła występować. Jeszcze przed wybuchem wojny często pojawiała się w mediach oraz na rozmaitych eventach, jak choćby ten. Attractive Eleanor Holm, band Olympic star, opens World's Fair Bathing Pavilion. Hello, Miss Holm. Hello, Mr. Whalen. The last time that you broke a bottle of champagne, the splash was heard all over the world. Well, here's hoping this splash is heard just as loud. Fine. Champagne was heard.
Szczyt jej rozpoznawalności przypadł na rok 1938. Otrzymała propozycję zagrania jednej z głównych ról w filmie Zemsta Tarzana. U jej boku zagrać miał Glenn Morris, inny olimpijczyk z Berlina. Mało jednak stwierdzić, że film nie został ciepło przyjęty przez widownię. Recenzowano go jako totalną klapę, nafaszerowaną sztucznym aktorstwem, a komentatorzy nie pozostawili złudzeń, że aktorstwo nie jest mocną stroną i Holm, i Glenna Morrisa. Holm czerpała z życia tyle, ile mogła. Jeszcze przed wybuchem wojny przestała brać udział w zawodach pływackich. Włosy zaczęły jej się niszczyć od chloru, a to nie szło w parze z karierą na scenie. W latach 50. media znów zwróciły na nią uwagę, opisując jej burzliwy rozwód z Billym Rose'em, który okraszono nawet terminem Wojna dwóch róż. W latach 80. Holm udzieliła wywiadu Louisowi Carlsonowi oraz Johnowi Fogartiemu. Całość opublikowano w szerszym opracowaniu pod tytułem Tales of Gold – Złote opowieści. Materiały z tego tekstu zostały wykorzystane w tym filmie. Po wielu latach Eleanor Holm zdefiniowała swoją pasję do sportu. W rozmowie z Carlsonem i Fogartim mówiła o swoich spostrzeżeniach. Wydaje mi się, że dzisiejsza młodzież pływająca nie czerpie z tego przyjemności. Wszystko co robią, to trenują i trenują i trenują. Rozumiem, że wstają o 6 rano i robią 9 milionów okrążeń, potem idą do szkoły, a potem wracają po szkole i jeszcze trochę trenują. Idą do domu, odrabiają lekcje i znów wstają o 6. Dlatego dziewczyny tego nie przetrwają. W końcu, gdy będą miały po 15, 16, 17 lat, będą chciały chodzić na bale maturalne, mieć małe flirty z chłopcami. Chcą być po prostu ludźmi. Holm nigdy nie narzekała na brak pieniędzy. Z czasem zaczęła z powodzeniem inwestować oraz interesować się ekonomią. Często grywała w tenisa. W wywiadach podkreślała swoją niechęć do Avery'ego Brundage'a, ale jak sama przyznawała, dzięki temu, że wyrzucił ją z kadry, jej nazwisko stało się znane na całym świecie, a popularność w Stanach tylko wzrosła. W końcu nic nie przynosi takiego rozgłosu, jak porządny skandal. W pewnym sensie więc Holm zawdzięczała Brundage'owi jeszcze większą rozpoznawalność. Zdążyła wziąć jeszcze trzeci ślub, tym razem z potentatem naftowym, Tomem Wallenem, ale dzieci się nie doczekała. Ostatnie lata spędziła w Miami. W 1999 roku została zaproszona do Białego Domu i spotkała się z Billem Clintonem. W trakcie krótkiej rozmowy z prezydentem w swoim stylu zwróciła się do niego słowami. Panie prezydencie, naprawdę przystojny z pana facet. Eleanor Holm zmarła w 2004 roku w wieku 90 lat. Była jedną z najbarwniejszych skandalistek przedwojennego pokolenia w USA przed erą Marilyn Monroe. I tak też, pomimo jej ogromnego talentu, pamięta się ją do dziś. So few people remember that I was really a good swimmer. And that I held all the world's records and all the championships and... And that never was defeated, or people have forgotten that. All they think about is this was the girl that drank champagne on the Olympics.